Pasja, motywacja, sukces. Rozpoczynamy konferencję prasową po meczu Gijma Lepszy Futsal Leszno Helios Białystok. Zaczniemy od trenera gości. Panie trenerze, jak pan oceni to spotkanie? Myślę, że i dla trenerów, dla zawodników i zarówno dla kibiców bardzo dobry mecz, tak? Ciekawy, dużo zwrotów akcji, bo na początku Leszno prowadziło, później remis taki, zobaczyliśmy przewagę z jednej i z drugiej strony. Myślę, że ogólnie bardzo fajne spotkanie. No i szkoda z jednej strony, że się nie udało wywieźć nam 3 punktów, ale przegrywając gdzieś 3 minuty przed końcem, byliśmy w przewadze, strzeliliśmy 2 bramki, więc no nie mam co płakać, tak? Bo nie każda drużyna potrafi tak szybko i moim zdaniem tak fajnie dojść do remisu, doprowadzić. Oprócz tego uważam, że gdzieś w pierwszej połowie byliśmy drużyną zdecydowanie lepszą. Trochę mało szczęścia, trochę sędziowie myślę, że nam przeszkodzili w paru sytuacjach. W drugiej połowie był moment, kiedy to Leszno przejął inicjatywę. Po strzeleniu zwłaszcza tej drugiej bramki troszkę zeszło z nas powietrze, ale potrafiliśmy się podnieść. No i remis jest, tak? No i gramy dalej. Liga będzie, myślę, bardzo, bardzo ciekawa. Właśnie, o co walczycie w tej lidze? Jakie cele minimum na ten sezon sobie ustaliliście? Nasza sytuacja, zwłaszcza gdzieś finansowa, jest taka, że po prostu dla nas ważny jest każdy kolejny mecz. Nie stawiamy sobie jakichś wygórowanych celów, bo tu nie ma sensu. Po prostu chcemy się bawić futsalem i grać jak najlepiej, być jak najwyżej, jak najwięcej punktów zdobyć, tak. Helios ściśle współpracuje z Politechniką Białostocką. Na czym polega właśnie ta współpraca? Powiem tak, gdzieś od około 10 lat sporo z naszych zawodników przewijało się przez uczelnię Politechniki i nawiązaliśmy kontakt z trenerem, który prowadzi tam zespół AZS-u. Trenujemy też razem raz w tygodniu na hali Politechniki i gdzieś tych lepszych zawodników, którzy się wyróżniają, zapraszamy na treningi do Heliosa. Większość z tych zaproszonych zawodników, jeżeli się sprawdzi, oczywiście zostaje dalej w drużynie, tak? Dzięki temu mamy gdzieś tam ciągłość, tak? Nie mamy starszych zawodników, później przepaści młodzieży, tylko coraz kogoś tam młodszego do tej drużyny dobieramy i myślę, że taka współpraca pozwala nam na zachowanie równowagi, tak? Dziękuję bardzo. Przejdźmy do zawodnika drużyny gości. Jak z parkietu wyglądało to spotkanie? Tak jak powiedział kolega, grający trener, pierwsza połowa gdzieś tam możemy sobie przypisać na pewno. To na pewno byliśmy lepsi, jeśli chodzi o futsal, to my raczej prowadziliśmy grę, to my staraliśmy się uderzać. W drugiej połowie, na początku staraliśmy się grać, gdzieś ten drugi błąd, niedopatrzenie podczas autu, gdzie szła kontra, piłka wypadła, sędzia tego nie widzi, później wpada nam bramka na 2-0, trochę nas to zgasiło. Ale staraliśmy się, wyszliśmy naprawdę fenomenalną przewagą, bo przeciwnicy nie potrafili na nią nic zaradzić. Udało mi się potem strzelić jedną, 10 sekund później drugą bramkę. No jesteśmy, trochę niesmak pozostaje, tak? Tyle kilometrów, ale przynajmniej jeden punkt. Właśnie te kilometry są dla was uciążliwe, bo z tego Białegostoku wszędzie daleko, jak na tej północy. No niestety strasznie dużo musimy jeździć, zazwyczaj jeździmy na całe weekendy, gdzieś tracimy czas, niektórzy rodzinę, niektórzy pracę, niektórzy szkołę, ale lubimy to, więc będziemy to dalej na pewno robić na 100%. Dziękuję bardzo. Trener gospodarzy Dariusz Pieczyński. Czy można to nazwać przegranym remisem, to dzisiejsze spotkanie? Patrząc na przebieg meczu, jaki był i to, że prowadziliśmy 2-0 i mieliśmy naprawdę kilka wybornych sytuacji na podwyższenie wyników w tej drugiej połowie, to myślę, że nie możemy być zadowoleni z tego punktu. Tak, no gdzieś mogliśmy tutaj przeciwnika dobić. Myślę, że przy 3-0 byłoby już całkowicie pozamiatane. Wielki szacunek dla drużyny gości za przewagę. Rzeczywiście zagrali to bardzo dobrze. My gdzieś troszeczkę zaspaliśmy w pewnych fragmentach gry. I taki futsal jest, tak. Czasami trzeba przyjąć z pokorą taki punkt. Gdzieś przygotować się do kolejnego spotkania, wyciągnąć wnioski z tego, co było złe i grać dalej. Dziękuję bardzo. Łukasz Błaszczyk, zawodnik gospodarzy. Jak z perspektywy bramki wyglądał ten dzisiejszy mecz? 2 błędy zadecydowały o tym, że mamy wynik 2-2, zamiast 3 punktów mamy 1. No tak, no, dwa razy popełniliśmy błąd w ustawieniu przy grze w przewadze. Najgorsze, że ten sam, czyli jakby no, nie wyciągnęliśmy wniosków. No i szkoda. No.
co zrobić. Byliśmy, ja uważam, że akurat może trener drużyny Helios uważa, że gdzieś tam w tej pierwszej połowie oni prowadzili grę. Prawda jest taka, że oni grali bardzo, bardzo gdzieś tam u siebie i my wychodziliśmy wyżej i tak naprawdę no, z tego grania do siebie nic nie wychodziło, tak? Więc oczywiście przewaga w posiadaniu piłki była, ale my te ich sytuacje neutralizowaliśmy, albo ja spokojnie broniłem, a my mieliśmy sytuacje takie, gdzie ta piłka o włos gdzieś tam nie trafiała w bramkę, więc pod tym względem uważam, że my byliśmy drużyną lepszą i my ten mecz powinniśmy wygrać. Uważam, że zdecydowanie ten remis jest dla nas przegraną jakby, tak? Czyli taki, no ten, to nie był zwycięski remis. Zawsze zwycięski remis ma drużyna, która goni wynik. No co, musimy więcej bramy chyba strzelać, ponieważ jak sobie przeanalizujemy nasze spotkania, to nie tracimy dużo bramek, bo mamy ich naprawdę mało w tej lidze straconych, ale regularnie po te dwie bramki na mecz tracimy. Z różnych względów, zazwyczaj gdzieś tam zaśpimy, może mało energii, może jeszcze brak doświadczenia, chyba bardziej tego drugiego trochę nam brakuje i musimy to gdzieś to, nie wiem, wyeliminować. Albo więcej bramek, albo bardziej się skupiać przy tej grze obronnej. No i tyle. Wpływ na to dzisiejsze spotkanie mogły mieć też osłabienia, brak Huberta Olszaka, brak Damiana Drewnowskiego, twoim zdaniem? Moim zdaniem nie. Uważam, że chłopcy, którzy zagrali w tym meczu, dali sobie wszystko i jakby druga mógłby ewentualnie trochę świeżości wnieść, zawodnik drugi, ale fizycznie źle nie wyglądaliśmy w tym meczu, więc tutaj akurat ten argument nie wchodzi w tą grę. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Pytań nie ma, także dziękuję za udział w konferencji. Dzięki. Dzięki. Przepraszam. Dzięki panu. Dzięki. Cześć. Cześć.